Nie mamy jeszcze oficjalnych wyników wyborów, ale wszystko wskazuje na to, że drugiej tury w gminie Oświęcim nie będzie. Jest pan zaskoczony tym wynikiem? Jestem bardzo miło zaskoczony tym wynikiem, aczkolwiek pracowaliśmy dużo, żeby właśnie tak było, a nie inaczej. Niemniej jednak to zawsze jest osąd wyborców i to wyborcy decydują o tym, czy ta druga tura jest, czy jej nie ma. Bardzo się cieszę, że wyborcy jeszcze tych nieoficjalnych wynikach nam na tyle zaufali, że możemy dzisiaj swobodnie o tym mówić, że rzeczywiście tej drugiej tury nie będzie. Jestem im wdzięczny, bardzo dziękuję za to. Myślę, że została doceniona też ta praca, jak byłem zastępcą wójta gminy Oświęcim. Wtedy też starałem się ciężko pracować po to, żeby nie mieć się czego wstydzić, jeżeli przestanę być zastępcą wójta. Pierwsze decyzje pana jako wójta gminy Oświęcim. O, decyzję to musimy pierwsze rozpocząć od projektowania budżetu, bo miało prowizorium budżetu być gotowe, niestety go na razie nie ma. Natomiast oczywiście, że pewne inwestycje, które są w trakcie i które są projekty robione, będziemy kontynuować, bo gmina to ciągłość i oczywiście tak będzie. Natomiast chciałbym zmienić styl zarządzania, czyli być otwartym dla ludzi, z takim szacunkiem dla ludzi, bo to my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy są dla nas. Proszę uchylić rąbka tajemnicy. Kto będzie pana zastępcą, zastępcami? Zastępca będzie u nas tylko jeden, natomiast ja chciałbym, żeby zastępcą była kobieta. Nie chcę na razie mówić kto, bo jeszcze nie rozmawiałem z tą osobą. Nie chciałem rozmawiać z nikim, dopóki nie będzie wyników wyborów. Jeżeli są wyniki wyborów i mam się nad czym zastanawiać, porozmawiam z osobą, jeżeli wyrazi zgodę, to wtedy oczywiście przekażemy informacje. A czy planuje pan jakieś ruchy kadrowe w spółce komunalnej albo w urzędzie? Nie planuję żadnych ruchów kadrowych. Oczywiście kto w tym urzędzie jest i kto pracuje i pracuje jak należy, to nie ma oczywiście czego się obawiać. Natomiast nie przychodzę z żadną tezą do urzędu, że ktoś się nadaje lub ktoś się nie nadaje. Myślę, że poznałem też ten zespół przez 2,5 roku, jak byłem zastępcą wójta i myślę, że dobrze mi się będzie z tymi ludźmi, których znam, pracowało. A tak na zakończenie, co by pan chciał powiedzieć swoim wyborcom? To bym chciał powiedzieć. Oczywiście bardzo serdecznie podziękować za to, że mi zaufali, za to, że zobaczyli we mnie osobę, która może ich reprezentować i może być reprezentantem gminy. I myślę, że wierzą w to, że ta przyszłość i szacunek dla ludzi będzie taki, jak deklarowaliśmy. A to mogę gwarantować. Dziękuję za rozmowę.